Siedzę już w aucie. Za chwilę jadę na Grojkon i ciężko się zastanawiam, czy wszystko wziąłem. Klucz od auta. Dobry. Haki. Co wybieramy? Czas powoli nam leci. Możemy tak. Najbardziej intrygujące wydaje mi się duchy demony doktora Agnieszki albo spotkanie z kuźnią gier. Ja jestem z duchami i upiorami. Rzadziej widzimy. Dobra, prelekcje. Odwracamy na drugą stronę i szukamy. Musimy iść spotkami w dół, kierować się na WZ, przy czym skręcić w prawo i jeszcze raz w prawo. My siedzimy tu, pod stoiskiem, tam gdzie jest X. Tu stoimy, nie? Znaczy, wydaje mi się, że schody... To są te schody. Te schody to są te schody. To ta sala prelekcyjna jest tam. Tam jest zależkiem ci bora. To będzie tu. Blok prelekcyjny. I pani profesor. Doktor. Pani doktor. Niewielką częścią. Dzień dobry. Czy ja mogę nagrywać? Częścią tego wielkiego świata opowieści, z którymi możemy się zapoznać wśród różnych nacji, ludów i pośród różnych epok, w którym owe nacje i owe ludy żyły. Zajmiemy się podaniami, czyli historiami, a dokładnie podaniami demonologicznymi, czyli takimi, które przetrwały jeszcze od czasów kodańskich. Też wady, zalety, Tutaj są kostki, tak? Do turnieju złote kości. Teraz ja chciałem pozdrowić cały fandom, nie fandom i szczególnie Borejkę. Dobra, jakie chcecie dostać pierwsze pytanie? Dobra. Nie wiesz, to łatwe. Łatwe. Dlaczego Grojkon jest taki fajny? Okej. Okay. Dlaczego Grojkon jest taki fajny? To jest bardzo dobre pytanie, też ja chciałam Leszka, który na nie odpowie. Grojkon jest fajny dlatego, że jest organizowany przez kilku fajnych gości. Ile spaliście przez ostatnie 3 dni? Ja 3 godziny. 6. Uniknę spalić. Ile osób przyjechało tutaj? Mamy nadzieję, że 1000, ale... Nie, to już jest policzone. Dane z ostatnich godzin podają, że około 996 osób.
No to dzwońcie po rodzinę, jeszcze cztery osoby. Zajmowaliście tym razem więcej tego miejsca. Tak więc i szkoła, więcej sal. Jak to ogarnialiście? No, w trójkę. Dobrze, tak powiem. Nie można powiedzieć w trójkę, bo mieliśmy 25 wspaniałych helperów, którzy nam pomagali we wszystkim. No, chcemy im naprawdę stąd możemy podziękować wszystkim helperom, bo trafiliśmy bardzo dobrze w tym roku i gdyby nie oni, bez nich ten konflikt nie odbył. Zdecydowanie. Komu jeszcze chcielibyście podziękować? Naszej graficzce za piękną grafikę. Zdecydowanie. I dyrekcja szkół się. Wspaniali ludzie. Wszystkim sponsorom. Naprawdę nagrody były w tym roku świetne. Było kilka takich perełek, że ludzie się nie zabijali dosłownie. I daliśmy im w końcu możliwość, że się dało się walczyć o nagrody. Chcieliśmy podziękować firmie cateringowej, która po prostu miała pyszne jedzenie i wszyscy sobie jej chwalili. Gdyby nie oni, to prawdopodobnie byśmy nie zjedli na tym momencie, bo nie było ludzi. I uczestnikom. Przynajmniej tym, no, 1000 uczestników, bo mimo tego, że bylibyśmy my i tych 30 helperów, nawet szkoły, to bez uczestników kontent byłby... No, może nie aż tak dobry. Trochę smutniejszy. Troszkę słabszy. Ale też byłaby niezła impreza. Nam, jak oceniacie tych uczestników, to już było 1000, w porównaniu z trochę mniejszą liczbą w zeszłym roku? Bardzo grzecznie. Bardzo grzecznie, naprawdę. To jest jedyny konwent, na którym porytką śpisz o drugiej w nocy. I rano wstaje i stwierdza, że jest wyspany. A ochrona robiła takie oczy, że impreza jest po prostu ekstremalna. Nie mogłem. Thank you.